Na program zaprasza marka Alines. Naturalne suplementy diety. Sponsorem programu jest dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Zdrowia i urody życzy sponsor programu, producent wody plazmowanej. Witam Państwa serdecznie, Andrzej Kawka, Żywieniowe ABC. W kolejnych odcinkach chciałbym poruszyć bardzo bliski temat większości Polaków, jest to temat przeziębień. Występują w okresie jesienno-zimowym i są to albo przeziębienia, albo grypy. Czym różni się grypa od przeziębienia? Generalnie jedna i druga choroba spowodowana jest zakażeniem wirusowym. Natomiast wirusy są różne od siebie, jedne są mocniejsze, drugie są słabsze, dlatego przy przeziębieniu objawy choroby są mniejsze i trwają krócej, natomiast jeśli chodzi o grypę, są to objawy, które trwają dłużej, są bardziej intensywne, a do tego mogą dojść jeszcze bóle kości, bóle stawów, bóle mięśni. Natomiast na potrzeby tego odcinka będę wymiennie używał zarówno słowa grypa, jak i przeziębienia, dlatego że sposoby radzenia sobie z przeziębieniami czy grypą są właściwie dokładnie takie same. I grypa, i przeziębienie to wirus. Dlatego taka pierwsza ważna uwaga dla wszystkich babci i mam. Kochane babcie, jeśli wasze dzieci wyjdą na dwór bez czapki albo trochę zmarzną, to nie zachorują na grypę albo na wirusa, dlatego że grypa i wirus to wirus, więc wirus, żeby wpadł do naszego organizmu, to oddychamy i on albo wpada, albo nie wpada. I jeśli wpada, to albo nasz organizm jest silny i potrafi sobie z nim poradzić, albo jest osłabiony i nie potrafi sobie z nim poradzić, więc trzeba zwracać uwagę na to, aby te wasze kochane pociechy, wnuki czy dzieci miały silny, dobrze pracujący system odpornościowy, a nie to, żeby zawsze ubierać je w 14 kurtek, w czapki, szaliki i we wszystkie takie inne rzeczy. Bardzo często słyszę również od moich znajomych czy osób przypadkowo spotkanych: nie otwieraj okien, bo będzie przeciąg i zachoruje. Oczywiście od przeciągów również nie chorujemy. Nawet wbrew pozorom, trzeba codziennie wietrzyć nasze mieszkania, czyli robić taki delikatny przeciąg. Dlaczego? Dlatego, że głównym powodem zachorowań na grypę jest to, że w okresie zimowym zamykamy okna i włączamy kaloryfery. Wtedy wysusza nam się powietrze, powietrze jest suche i wysusza nam się śluzówka. A tutaj w miejscu, właśnie dokładnie w tym miejscu, mamy specjalny taki pierwszy system odpornościowy, czyli takie pałeczki, które tutaj działają. I teraz jeśli wdychamy wirusa, wirus wpada w te pałeczki i te pałeczki tego wirusa są w stanie wyeliminować. Niestety, kiedy mamy gorąco i ciepło w domu, mamy też wysuszone powietrze, wtedy te pałeczki ze sobą się sklejają, one wtedy nie są w stanie prawidłowo działać i wtedy dajemy tym wirusom możliwość rozwinięcia się w naszym organizmie. Jaka powinna być wilgotność? Wilgotność w naszych mieszkaniach średnio powinniśmy utrzymywać zarówno w sezonie letnim czy zimowym na poziomie około 55%. Wirus to wirus, a bakterie to bakterie. Większość moich znajomych, czy często słyszę od osób z zewnątrz, że przy pierwszym lepszym przeziębieniu, przy pierwszej lepszej grypie idą do lekarza i wręcz oczekują zaczęcia spożywania antybiotyków. Kochani, antybiotyki są antybakteryjne, a nie antywirusowe. Dlatego antybiotyki działają na bakterie, a nie na wirusy. Dlatego jeśli mamy grypę, antybiotyk w żaden sposób nam nie pomoże. Wręcz przeciwnie, antybiotyk w naszym organizmie będzie wybijał nie tylko złe bakterie, ale również dobre bakterie, czyli w tym bakterie probiotyczne. W naszych jelitach leży około 80% naszej odporności. W związku z czym, jeśli jest grypa i antybiotyk, antybiotyk osłabia naszą odporność, przez to możemy chorować dłużej, częściej i bardzo łatwo przy kolejnych okazjach będziemy łapać kolejne przeziębienia. Jeśli już jest potrzeba używania antybiotyku, to u mnie w domu używamy naturalnego antybiotyku w postaci oregano. Używamy albo taki w kropelkach, on jest bardzo silny, bardzo mocno skoncentrowany, dlatego nie pijemy go bezpośrednio, nie podajemy go sobie do buzi. Dobrze jest wlać go kilka kropel do kieliszka, wlać trochę oliwy z oliwek, wymieszać i wtedy dopiero wypić. Oczywiście jest również forma w tabletkach, jedna i druga będzie równie skuteczna. I teraz krótko mniej więcej, jak stosujemy oregano. Nie chcę podawać dokładnie ilości kropel, ponieważ będzie to uzależnione od tego, czy to są małe dzieci, czy osoby dorosłe i od nasilenia naszej choroby. Natomiast najważniejsze jest to, żeby jeśli już decydujemy się na podawanie oregano, to oregano
podajemy 4 albo nawet 5 razy dziennie z odstępem co 4 godziny. Dlaczego? Dlatego, że oregano w naszym organizmie działa średnio około 3,5 godziny, więc chcemy, żeby cały czas oregano wpływało na zabijanie tych bakterii w naszym organizmie, których chcemy się pozbyć. Kolejnym bardzo fajnym sposobem na poradzenie sobie z bakteriami jest jonizator wody. Chodzi mi tutaj dokładnie o wodę srebrną. Do tego urządzenia trzeba wkręcić tutaj od dołu taką srebrną elektrodę. Do środka, do urządzenia wlewamy wodę. Woda powinna być wodą destylowaną, ewentualnie zdemineralizowaną. Można taką kupić wodę albo w aptece, albo na każdej stacji benzynowej, czy w sklepie motoryzacyjnym. Zakładamy górę, włączamy urządzenie, naciskamy start i w zależności od tego, jakie ppm wybierzemy i jakiej jakości mamy wodę, będziemy czekać od pół godziny, a nawet do kilku godzin. Najlepszym sposobem zwalczenia wirusa w naszym organizmie jest nasz własny system odpornościowy. W jaki sposób to działa? Przeciwciała łączą się z wirusem, rozklejają go, tworzy się w naszym organizmie taki kleik i dlatego mamy katar, mamy kaszel, ponieważ organizm ten śluz, czyli te zabite wirusy razem z przeciwciałami chce wyrzucić z naszego organizmu na zewnątrz. I teraz, żeby nasz organizm mógł wytworzyć przeciwciała, musi więcej przeciwciał, musi podnieść temperaturę. Im większa temperatura, tym więcej przeciwciał. Dlatego gorączka i temperatura jest naszym przyjacielem, naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, który powinniśmy zwalczać. Jeśli mamy wysoką temperaturę, jest nam zimno i chcemy automatycznie ubrać się w kilka ubrań i leżeć pod nawet dwoma czy trzema kołdrami. Tego nie powinniśmy robić, jeśli temperatura jest bardzo wysoka, dlatego że temperatura wtedy nasz organizm nie ma jak oddać tej ciepłoty na zewnątrz i dlatego temperatura nienaturalnie podnosi się jeszcze wyżej. Dlatego dobrze jest się ubrać, wejść pod kołdrę, ale nie kilka ubrań na sobie, tylko jakąś tam piżamkę czy tam dresik i jedna kołdra. Bardzo fajnym sposobem na obniżenie temperatury są oczywiście okłady. Można robić okłady na kark, na czoło, można je robić z zimną wodą. Właściwie nie zimną wodą, tylko letnią wodą, bo podczas temperatury ta letnia woda, letnia szmatka będzie wydawać nam się, że jest bardzo zimna. Można wystawić też stopy spod kołdry na zewnątrz. Natomiast taka rada dla mam, które mają małe dzieci, jednym z najskuteczniejszych sposobów obniżenia temperatury u takich małych dzieciaczków jest po prostu przytulić tego małego dzieciaczka do swojego ciała i wtedy ta temperatura bardzo szybko się obniża. Ja używam w domu również witaminy C. Witamina C przy przeziębieniach jest chyba najbardziej skuteczną metodą. Natomiast tutaj bardzo ważne jest, aby powiedzieć o tym, jakiej witaminy C używać. Otóż jeśli to będzie witamina C zwykła w postaci kwasu askorbinowego, czy witamina C pochodzenia innych pochodzeń, czyli pochodzenia naturalnego, jej okres półtrwania trwa tylko pół godziny. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli spożyjemy 4 gramy witaminy C, to za pół godziny w naszym organizmie będzie jej o połowę mniej. Oczywiście używamy w domu też witaminy C w proszku i chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób moje dzieci spożywają nie tylko witaminę C, ale również inne witaminy. Pozwolę sobie otworzyć witaminę. Tu w środku jest miarka. My podajemy około jedną płaską miarkę, będzie to średnio na oko od 4 do 5 gram witaminy C. Wsypujemy do jakiejś miarki i żeby to było do zjedzenia, to dodajemy do środka galaretki. Po prostu zwykłej, suchej galaretki ze sklepu. Następnie ja robię to taką metodą, czyli mieszam tą witaminę C z galaretką. Jest to przepyszne, słodkie w smaku, natomiast tak naprawdę cukru jest tam bardzo niewiele. I w jaki sposób ją spożywamy? Tak to mniej więcej wygląda. Co pół godziny w naszym organizmie ilość witaminy C zmniejsza się o połowę. Dla przykładu, jeśli spożyjemy 4 gramy witaminy C, to za pół godziny będą już tylko 2 gramy, znowu za pół godziny będzie już tylko 1 gram i znowu za pół godziny będzie już tylko pół grama i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie zagadnienie, które chciałbym poruszyć w dzisiejszym odcinku, jest to temat, jak jeść podczas przeziębienia. Najlepszym sposobem na grypę, na wirusa, czyli przy każdej chorobie, jest po prostu nie jeść, czyli głodówka. Zauważcie Państwo, że wszystkie zwierzęta czy małe dzieci, jak chorują, nie chcą jeść. I to jest najlepsza metoda, dlatego że nie obciążamy wtedy jedzeniem naszego organizmu i nasz organizm najszybciej do siebie wraca. Oczywiście można jeść, natomiast zwracam uwagę na to, żeby w okresie przeziębień, w okresie chorób ogólnie, starać się zjadać jak najmniej węglowodanów, czyli cukrów.
Badania naukowe pokazują, że jeśli zjemy 100 g węglowodanów w jednym posiłku, to wtedy ilość przeciwciał w naszym organizmie spada o 40%. Dlatego im więcej węglowodanów, tym słabsza odporność i wtedy przeziębienie trwa dłużej i trudniej naszemu organizmowi z nim sobie poradzić. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Andrzej Kawka, żywieniowe ABC. Na program zaprosiła marka Alines. Naturalne suplementy diety. Sponsorem programu był dystrybutor jonizatorów wody marki Aquator. Zdrowia i urody życzył sponsor programu, producent wody plazmowanej.